Drodzy kombatanci, panie starosto, panowie wicestarostowie, panie prezydencie, pozwólcie, że przywitam wszystkich na 16. już edycji Powiatowego Dnia Weterana. Dzisiejszy dzień jest szczególny. Obchodzimy Dzień Weterana w roku stulecia Rzeczpospolitej. Ale też w tym roku jest obchodzona rocznica stulecia powstania Związku Inwalidów Wojennych na terenach Polski. My się cały rok nie widzimy, bo wiek robi swoje. No i takie spotkania tego typu, wraz z okazji Dnia Weterana, czy opłatkowe, czy inne, innego rodzaju w mniejszym gronie, no jaki mają wpływ taki psychiczny, no bo człowiek się czuje młody, wspomnienia młodszych lat. Dla mnie takie obchody oznaczają przypomnienie, że z starych czasów wracam myślami, prawda, do tych starych czasów, jak to się działo, jakie były przyczyny, jakie konsekwencje, prawda, bo to były całe konsekwencje, bo naród polski walczył o niepodległość. Dzień Weterana to święto szczególne w powiecie legionowskim. Weterani są u nas stałymi gośćmi, nie tylko w ten dzień, ale zawsze mile widziani. Współorganizujemy z nimi wiele przedsięwzięć. Choćby Szlak Polski Walczącej był przedsięwzięciem, które współorganizowało środowisko kombatanckie i urzędnicy Starostwa Powiatowego w Legionowie. Związek Legionowski postanowił wyróżnić krzyżem stulecia Związku Inwalidów Wojennych prezydenta miasta Legionowa, starosty powiatowego, Dom Pomocy Kombatant i członków naszego związku, panią Krystynę Korpal i kolegę Mariana Łysakowskiego. Ja w imieniu wszystkich pracowników starostwa, którzy współdziałają ze środowiskiem kombatanckim, całego środowiska powiatowego odebrałem odznaczenie, z którego jestem szalenie dumny. Bardzo dziękuję za to, że ta praca, którą na co dzień wykonujemy ze środowiskiem kombatanckim, została w ten sposób doceniona. Umówiłem się z nią na 9:00, tak i do niej tęsknię. Zaraz wezmę od szefa konto, kupię kawiarnia i spacer, księżycową jasną noc. I będziemy szczęśliwi, wesoli, i przyjdzie północ, i nas rozdzieli. I umówię się z nią na 9:00, na 9:00.